Poziom 39 jest 40. poziomem Backrooms. Został odkryty 14 stycznia 1998 roku przez anonimowego wędrowca. Jest to seria krętych ścieżek gruntowych z rozległym lasem dębowym pokrywającym obie strony. Ten poziom jest skończony. Osiąga się na około 300 km w kształcie koła. Nie ma cyklu dnia i nocy, a zamiast tego pozostaje w stałym stanie późnego zmierzchu. Pomimo normalnego pojawienia się w czasie, które to miejsce stale naśladuje, ciała niebieskie nie zostały jeszcze zauważone w jego obrębie. Temperatura tego poziomu waha się między 20 a 23 stopniami Celsjusza. Ścieżki tego poziomu losowo wiją się i zakręcają łukiem, czasem i tworząc nieskuteczne pętle i zakręty. Ta cecha sprawia, że wędrowcy łatwo stracą orientację. Ścieżki w tym miejscu mają zwykle 2 metry szerokości. Zaobserwowano, że dęby poziomu 39 są nieruchome i niezniszczalne. Po dalszych badaniach potwierdzono, że każde drzewo nie żyje, a zamiast tego jest nieodłączną częścią tego miejsca, gdyż ich korzenie stopniowo posuwają się naprzód i zlewają się z jego ziemią. Powierzchnia poziomu pokryta jest opadłymi liśćmi, czerwonymi gałązkami dębu, mchem, a nieco rzadko żwirem. Drobne, a jadalne grzyby można czasem zauważyć na cienkich warstwach trawy. Ten poziom ma kilka stawów, chociaż zwykle nie są one szersze niż 5 metrów, nie głębsze niż pół metra. To miejsce jest stosunkowo pagórkowate, ze wzgórzami o ostrym nachyleniu od 5 do 70 stopni, co sprawia, że niektóre jego części są trudno dostępne bez odpowiedniego ekwipunku. Wędrowcy, którzy odwiedzili ten poziom, twierdzą, że było to dla nich nienaturalnie uspokajające. Większość z nich twierdzi również, że doświadczyła głębokiego uczucia pocieszającej nostalgii, mimo że nigdy nie widzieli tego poziomu, ani podobnego aż do wejścia na niego. Podobnie jak poziom 14, środowisko wydaje się hipnotyzować wędrowca, sprawiając, że zostają przez dłuższy czas. Większość przypadków prowadzi do tego, że wędrowcy spędzają w tym miejscu niezdrowy czas, co prowadzi wielu z nich do śmierci z odwodnienia lub głodu. Odkryto również, że efekty są znacznie silniejsze w pobliżu centrum i są prawie bezsilne w pobliżu granic. Na szczęście efekt ten można zrównoważyć, pijąc mały łyk wody migdałowej. Jako że hipnotyzujące efekty poziomu są łatwe do umknięcia, woda i jedzenie są dostępne, a nie ma żadnych bytów, poziom ten ma potencjał do długotrwałego zamieszkania. Granice to nazwa nadana skarbkowi ziemi, znajdującemu się w pobliżu granicy poziomu 39, który znajduje się około 150 km od jej centrum. Obszar jest tam stosunkowo płaski, a obecne tam drzewa są rzadkie. Często nie posiadają liści. Temperatura jest znacznie niższa w pobliżu granic, gdyż w średnio mierzy tam około 12 stopni przez cały czas. Niebo w pobliżu jest zawsze ciemne i pochmurne. Ta część jest dość zmienna i niebezpieczna. Niezwykle silne wiatry, o których wiadomo, że przewracają wędrowców, są dość powszechne, podobnie jak tornada i burze z piorunami. Z tego powodu niewielu wędrowców próbuje minąć drzewa granic, gdyż po prostu przebywanie w nich jest zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Podejrzewa się, że teren za nimi jest pagórkowaty, a może mniej niebezpieczny. Agenci MEK próbują obecnie rozpocząć ekspedycję w celu dalszego zbadania tych terenów. Bazy, posterunki i społeczności. Na tym poziomie nie ma znanych baz, posterunków oraz społeczności. Wejścia i wyjścia. Obecnie znane są tylko trzy wejścia do tego poziomu. Niektóre części poziomu 135 czasami prowadzą do tego poziomu. Można być pewnym, że zmierzają do tego miejsca, patrząc na poziom światła wokół nich. Jeśli robi się ciemniej, a słońce nagle zaczyna zachodzić, to jest znak, że zbliżasz się do niego. Na sufitach niektórych lasów na poziomie 499 znajdują się dziury, które prowadzą do jego ziemi po przejściu. Wejście do pewnej dziury w ścianach poziomu 498 prowadzi do niego. Wyjścia. Obecnie znanych jest tylko 10 wyjść. Czasami przenikanie przez wzgórza tego poziomu prowadzi do poziomu 63. Padnięcie do pustki poziomu 63 może również doprowadzić do powrotu tego poziomu. Jeśli zacznie padać śnieg w granicach, stanie się możliwe po prostu naukrywać się do poziomu 129. Wnikanie przez drzewa na tym poziomie okazjonalnie prowadzi do poziomu 170. Naukrywanie przez ziemię okazjonalnie prowadzi do poziomu 192. Można tu znaleźć małe chaty, jeśli ktoś spróbuje wejść do nich przez drzwi, zamiast tego znajdzie się na poziomie 280. Niektóre ścieżki w tym miejscu mogą mieć kilka wkładkowych desek leżących po stronach. Stanie na nich okazjonalnie noklipuje cię do poziomu 300. Rzadko zdarzają się silne burze śnieżne w granicach, które mogą przynieść wędrowców na poziom 420.
Pewne ścieżki w tym miejscu prowadzą do zewnętrznych równin glebowych na poziomie 448. Padnięcie do kałuży na tym poziomie spowoduje, że obudzi się na wybrzeżu jeziora na poziomie 466. W granicach można znaleźć most, który prowadzi do poziomu 63,3. I cóż, to było na tyle po tego poziomu. Kolejny poziom Backrooms, taki stosunkowo ciekawy, bezpieczny, gdzie można zamieszkać. Jeśli dotarliście do końca tego filmu, pozostawcie sobie jakiś znak w komentarzu. Możecie też zostawić subskrypcję, łapkę w górę. A też zachęcam do wsparcia kanału, ponieważ część z tych filmów będzie szybciej dostępna dla wspierających, co nie oznacza, że inni nie dostaną tego dostępu, gdyż prędzej czy później każdy z tych filmów będzie dostępny dla Was wszystkich. Cóż, mi pozostaje się tylko pożegnać. Do zobaczenia. Na razie.